W dalszej części kursu będziemy poznawać formuły operacji na danych, tabele przestawne, wykresy i mapy. Natomiast teraz warto już zobaczyć, co może czekać Ciebie nie w samym kursie, ale jednak na prawdziwej rozmowie o pracę. Przed Tobą 10 zadań. Nie jest oczywiście wymagane, że będziesz umiać poradzić sobie z nimi już teraz, natomiast będzie to niezły wstęp do tego, co czeka Ciebie dalej. I oto zadanie pierwsze. Mamy posortować tabelę na dwóch poziomach. Możemy wykonać to na zwykłym zakresie komórek. Przydałyby się jednak nagłówki, tak żebyśmy widzieli, co w tej tabeli się dzieje. Ja zwykle włączam operację filtrowania i dopiero wtedy wykonuję operację sortowania. W naszym przypadku będzie to sortowanie dwupoziomowe, niestandardowe. Najpierw według sprzedawców alfabetycznie, czyli od A do Z, a później według daty od najstarszych do najnowszych. Tak przesortowana tabelka spełnia teraz oczekiwania wstawione w zadaniu. Kolejne, mamy znaleźć wszystkie transakcje oznaczone na czerwono i obliczyć, ile ich jest. Ponownie możemy założyć filtry w naszej tabeli, a następnie wybrać taki nietypowy filtr, czyli filtr według koloru, dzięki któremu od razu na dole odczytamy sobie też, że tych rekordów to my mamy w sumie tutaj 5 i po zdjęciu tych filtrów mogę udzielić odpowiedzi w naszej komórce. Zadanie trzecie. Oblicz wartość sprzedaży, a następnie znajdź konkretne transakcje dla konkretnej osoby. Wartość sprzedaży można dostawić jako nową kolumnę. Jeśli chcesz zabłysnąć na rozmowie, możesz użyć obiektu typu tabela, wstawianie tabela, tak żeby pokazać, że umiesz pracować też na tabelach i dostawić nową kolumnę jako właśnie wartość sprzedaży, rozumianą jako liczba razy cena. Tabela pozwoli automatycznie przekopiować formułę do samego dołu, a później możemy zacząć szukać konkretnych wierszy, na przykład tych dla Aleksandry Matulak i tych z roku 2012. Mamy dokładnie dwie takie transakcje i jaka jest ich wartość sprzedaży, możemy odczytać sobie, sumując wartości do 254. Natomiast jest też możliwość, żeby ten sam wynik spróbować znaleźć za pomocą formuły i to jest już trochę wyższa szkoła jazdy. Niemniej taka formuła w razie potrzeby jest też możliwa do napisania z kombinacją sumy warunków i wielu warunków, które będą filtrować w środku te dane, o czym oczywiście dalej powiemy sobie też w kursie. Jaka jest najwyższa cena, po której dokonano sprzedaży? To może być na przykład formuła max, którą założymy sobie na całej kolumnie G, dzięki czemu możemy odczytać wartość 164. Wstaw funkcję, która sprawi, że w kolumnie C pojawi się 1 lub 0 w zależności od tego, czy był x czy nie, i oblicz w komórce C6 sumę z tych wartości. To jest przykład funkcji jeżeli, w której sprawdzamy, czy komórka stojąca obok mnie jest równa wartości x. Jeśli tak, to 1, jeśli nie, to 0. Ten scenariusz ma oczywiście bardzo praktyczne podstawy, dlatego że później zera łatwo jest sumować jedynki i dzięki temu łatwiej dokonamy kalkulacji niż licząc za pomocą funkcji, na przykład licz jeżeli x. Kolejny scenariusz numer 6 to przykład na funkcję wyszukaj pionowo lub x wyszukaj. Ja pokażę to tradycyjnym sposobem z wyszukaj pionowo, gdzie naszym zadaniem jest znaleźć region. Używamy funkcji wyszukaj pionowo, przeciągamy do samego dołu i mamy gotowe wyniki, region przypisany do konkretnego sprzedawcy. Ile unikatowych rekordów jest w tym arkuszu? To przykład polecenia usuwania duplikatów z karty dane. Przykład, który zastosujemy na dwóch kolumnach jednocześnie, bo sprzedawcy mogą mieć to samo imię i nazwisko, więc kombinacja dwóch kolumn daje nam taki unikatowy wiersz. I zobaczymy, że znaleziono 169 i usunięto z duplikowanych wartości. 31 nam pozostało takich unikatowych wierszy, plus oczywiście nagłówek w tabeli, który się w to nie wlicza. Jaka jest liczba produktów dla kategorii smartfon? To przykład funkcji licz jeżeli, która
przejdzie się po kolumnie C i znajdzie te wpisy, które równają się komórce F1, czyli smartfon. Jest 20 takich produktów. Drugi scenariusz podobny, tyle tylko, że sumujemy sprzedaż. To jest przykład funkcji suma jeżeli, która przejdzie się ponownie po kolumnie C, znajdzie wartość smartfon, a następnie sumuje sprzedaż. I to jest prawidłowy wynik. I ostatnie ćwiczenie, wstaw tabelę przestawną, a następnie oblicz sumę z liczby sprzedanych sztuk po sprzedawcach dla 2012 roku. Wstawiam tabelę przestawną, sprzedawca na wiersze, liczba na wartości, mogę nawet dane przesortować, tak żeby dodać jakąś wartość jeszcze, mogę wstawić formatowanie warunkowe, żeby zwizualizować lekko te moje wyniki i jeszcze do tego miał dojść filtr po datach, wrzucam datę i mogę w ten sposób wybierać konkretne elementy, ale ta data nie działa tak, jakbym tego potrzebował, więc może wrzucę ją na kolumny i w ten sposób wykonam automatyczne grupowanie tych moich dat, dzięki czemu lata przeciągnę sobie na filtry i wywalę pozostałe elementy, których nie potrzebuję, tak żeby wybrać tylko rok 2012. Opcja numer 2 to wstawić fragmentator w postaci osi czasu i wybrać konkretny rok na fragmentatorze. Tak w telegraficznym skrócie może wyglądać scenariusz zadań, które będziesz mieć przed sobą na rozmowie o pracę. Zachęcam tym bardziej, żeby przejść przez resztę kursu solidnie i przygotować się na tego typu wyzwania.